Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak zawsze, zanim zaczniemy, chciałem podziękować za Wasze wsparcie w postaci lajków i komentarzy. W dniu dzisiejszym robimy sobie przegląd altów. Będzie to ostatnie 8 altów z mojej starej listy, gdyż już stworzyliście, można powiedzieć, nową listę. Także w dniu dzisiejszym spojrzymy na Kotiego, o którym zapomniałem w ostatnim filmiku. Będzie też Zylika, IOTEX, Curve Finance, Loopring, Jasmine, SK i CELR, co wydaje mi się, że jest Seller Network, ale mogę być w błędzie, także będziemy patrzeć. Dobra, na pierwszy ogień bierzemy sobie Kotiego. Jak widzicie, jesteśmy na miesięcznym interwale i Koti tutaj zanurkował nam poniżej tą miesięczną dwudziestkę, co już na samym wstępie jest dość negatywne, a może i nawet bardzo. Cały pozytyw, który tutaj widzę, to to, że Koti stara się za wszelką cenę wrócić powyżej tą miesięczną dwudziestkę, która obecnie jest na poziomie 24 centów, także na pewno pod koniec miesiąca, jest jeszcze kilka dni, patrzcie na to, czy uda się tutaj Kotiemu otworzyć nową świeczkę powyżej tej miesięcznej dwudziestki. Tutaj tworzy nam się taki negatywny double M pattern, ale no oczywiście jest to jakby cel przyszłościowy, tylko w przypadku, jeżeli Bitcoin by ostro zanurkował, gdybyście dokończyli tutaj tą formację M, stracili ten neckline, czyli to wsparcie, bylibyście w drodze do 3 centów, można powiedzieć. Czyli na dobrą sprawę tutaj do przebadania ponownie tego poziomu, tak? Już na pewno jest to może i melodia przyszłości, bym powiedział. Dobra, przejdźmy sobie na tygodniówkę. Co tu widać na tygodniówce? Okay, wyprintowaliście, wydrukowaliście tutaj ten niedźwiedzi cross. Dobrze byłoby zobaczyć tutaj powrót tej dwudziestki powyżej tej pięćdziesiątki. Okej, okay, jak najszybciej. Tutaj ta tygodniowa świeca dość dobrze wygląda. Ona nam mocno tutaj zjechała, gdyż tutaj ten tydzień pompował akurat do 24 centów. Także na pewno co chcecie zobaczyć, to powrót tej dwudziestki powyżej tą pięćdziesiątkę, tak? Żeby nie doszło tutaj do tego krosu już tak na dobre, co by zasygnalizowało kontynuację tego trendu tutaj spadkowego na tygodniówce, tak? Dobra, ewidentnie widzicie, że Koti jest wciąż w tym trendzie spadkowym. Obecnie można powiedzieć, że robimy sobie retest tej linii trendu spadkowego. Staramy się tutaj przez nią przebić. Jak na razie napotkaliśmy tutaj opór na tej linii tutaj trendu. Postawimy sobie Fibo, zobaczymy jak głęboko się tutaj Koti cofnął. No znalazł wsparcie tutaj na Golden Ratio, tak? Tak zawsze Wam powtarzam, ten poziom Golden Ratio to jest tutaj mocne, zawsze stanowi mocne wsparcie i mocny opór, tak? Także tutaj na pewno ten poziom Golden Ratio bardzo ważny. Tutaj poziom. Może zmieńmy go sobie tutaj na jakiś kolor, bo trochę mi się tutaj to Fibo pozmieniało. Zróbmy sobie biały, będzie ok. Tutaj też zróbmy biały. Dobra, gra i trąbi. Także tutaj ten poziom Golden Ratio. Na razie Koti ładnie tutaj trzyma i miejmy nadzieję, że to już jest koniec tej korekty. Na dobrą sprawę wygląda, że jest to typowe tutaj, typowe ABC, tak?
A, B i głębokie C, tak. Tutaj na fali B nie byliście w stanie wrócić powyżej tego poziomu Fibo 2, 3, 6 i zobaczyliście zjazd i głębszą falę C. Także na razie wygląda na to, że tutaj na poziomie tych 19 centów jest wasz lokalny dołek, tak? W tym samym momencie widzicie też, że mamy tutaj wyraźną linię trendu wznoszącego, tak, która jest waszym wsparciem, a tutaj macie wyraźną linię oporu, tak? Także jeżeli teraz założymy, że osiągnęliście już swój dołek, że to jest wasz dołek, te po tej korekcie ABC, postawimy sobie Fibo w drugą stronę. OK. Sprawdźmy, czy to dobrze jest. I widzicie, że bazując na tym dołku fali C i na tym lokalnym szczycie, który jest wasze ATH, wasz kolejny impuls to jest $63, tak? Wasz kolejny impulsywny target. Oczywiście, żeby tam dojść, najpierw musicie przebić ten szczyt, musicie przebić level niespełna 69 centów, tak? Dopiero po przebiciu tego szczytu będziecie w drodze tutaj do tych wyższych leveli FIBO, tak? Czyli naszego 1272, 1414 bądź też 1618. Dla mnie 1618 jest z reguły celem minimum, bym powiedział. Szczególnie no tutaj, jeżeli rozmawiamy o hoście, wiele tutaj projektów dochodzi do tego poziomu 2FIP, 2FIP albo 2272. Jak już dojdziecie do 2272, to można powiedzieć, że projekt naprawdę dał radę i miał dobry performance, tak? Oczywiście, no, na co bym patrzył przede wszystkim, to na pełen retracement tutaj dotąd, tak? Do 69 centów, co by dało wam około kolejnych 200% w tym momencie. 206%, tak? I później, jeżeli udałoby się przebić przez ten poziom, zobaczyłbym też, jak idzie tutaj ta linia. Ta linia, na dobrą sprawę, jakby dobrze ją tutaj tylko po ciałach pociągnąć, to ona dochodzi do tego $1, tak? Czyli po przebiciu tego naszego one FIP na poziomie 69 centów spodziewałbym się, że w tym całym price discovery, bo to jest price discovery, kiedy przebijecie ATH i na dobrą sprawę nie wiecie, gdzie jedziecie, jak wysoko polecicie, jednak te levele FIBO pokażą wam potencjalny opór, tak, w waszej tutaj podróży ku górze. Wydaje mi się, że może być ciężko Kotiemu osiągnąć poziom $1,63. Spodziewałbym się bardziej tych poziomów tutaj $1, $1,20. I to tylko w przypadku, kiedy zobaczymy naprawdę kontynuację hossy i fajny old season, tak? Jak sobie wrzucimy tutaj Kotiego, zobaczmy, co tam się dzieje. Co my tu mamy z tym Kotim? Tutaj już przeszedł trochę tej bessy. 52 w cyrkulacji. Warto byłoby zobaczyć, kiedy będą wypuszczane kolejne tokeny, gdyż macie jeszcze prawie bilion tokenów do wypuszczenia. Także jak ktoś wam rzuci na głowę 100 milionów tokenów w najbliższych 3 miesiącach, no to ta cena raczej na pewno nie dojdzie do dolara. 236 milionów market cap. No to takie 4-5x to by było coś w granicach, no tak jak mówiłem, coś w granicach dolara. Myślę, że te poziomy dolara, $1,20 są osiągalne dla Kotiego, tak? Także tutaj można powiedzieć, że na dobrą sprawę patrzycie na coś w granicach 340 do 440%.
Pod warunkiem oczywiście, że zobaczymy, przepraszam, pełen retracement tutaj do naszego ATH, przebicie ATH, przerzucenie to jako wsparcie i wystrzał, tak? Oczywiście po drodze najpierw musicie pokonać wszystkie te poziomy, tak? Jak widzicie, obecnie jesteście odrzucani i znajdujecie opór na poziomie 2, 3, 6, tak? 23, 7 centa. I jak zawsze Golden Ratio 40 centów to będzie batalia, żeby przebić się tutaj przez ten poziom, tak? Dobra, zobaczmy, co tam jeszcze na dniówce się dzieje. Na pewno też, jak widzicie, to jesteście tutaj w takim apexie, że to tutaj jest. Nie to miało być. Wsunę to Fibo, żeby było lepiej widać. Tutaj macie apex, widzicie? Tu jest linia trendu spadkowego i tu jest wasza linia wsparcia. I dochodzicie do tego apexu. I docelowo, prędzej czy później, coś tu się wydarzy, tak? Udało wam się pchnąć. Tutaj widzę, że mieliście taką troszkę naciąganą fallen wedge. Na dobrą sprawę można ją pociągnąć tutaj od góry, może i nawet odtąd. No, ja bym ją zrobił odtąd. Wydaje mi się, że jest więcej tutaj. Więcej punktów styku. Także na dobrą sprawę. Ja bym powiedział, że to jest wasz cel tutaj, waszego retracement. 26 centów, tak? Jeżeli ktoś powie, że tutaj jest początek tego fallen wedge, a może tak powiedzieć, no to wasz cel został już osiągnięty, tak? Gdyż już na dobrą sprawę próbujecie przebić się obecnie przez opór tego poziomu, tak? Tutaj. Jednak najważniejszym waszym oporem w tym momencie jest wasza dzienna 50, która spada wam na głowę i wasza linia oporu, wasza linia trendu spadkowego, tak? Także jeżeli zostaniecie odrzuceni, spodziewajcie się retestu dziennej 20, która obecnie jest na poziomie 21,5 centa. Jeżeli uda wam się utrzymać te poziomy i troszkę przykonsolidować, przy waszym kolejnym tutaj jakimś byczym pchnięciu możecie przebić się przez tą linię trendu spadkowego, w którym jesteście na dobrą sprawę od października i możecie spróbować odwrócić tutaj ten trend, tak? Także na pewno jest na co patrzeć tutaj, jeżeli chodzi o Kotiego. Na dobrą sprawę można powiedzieć, że jesteście teraz tak na edge'u wybicia się z tego trendu spadkowego, tak? Także na pewno, tak jak powiedziałem, jest na co patrzeć. Dobra, kolejny projekt. Zobaczymy, co tutaj jest. Co ja tutaj. Zyleka jest tutaj. Spójrzmy sobie na Zylekę, jak ona tu wygląda. Zyleka buduje swój własny metavers. Podobno wygląda to zacnie. Także może być tutaj jakaś dodatkowa pompa związana z tym. No, jak widzicie, tutaj po miesiącach, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, po 6 miesiącach trzymania miesięcznej 20 w końcu niestety spadliście, tak jak zawsze wam mówię. Im częściej testujecie wsparcie, tym większe prawdopodobieństwo, że w końcu to wsparcie puści. Im częściej walicie głową w jakiś opór, tym większe prawdopodobieństwo, że w końcu go przebijecie. Także tutaj nie wygląda to dobrze, choć widać, że tutaj uklepaliście sobie ten dołek na poziomie 4,1 centa. Myślę, że tutaj z 41 centów to wszyscy byliby zadowoleni. Przejdźmy na tygodniówkę. No, na tygodniówce mamy już troszkę nurkowanie. Widać, że po tym niedźwiedzim krosie tutaj zaczynacie powoli tutaj tracić kontrolę, tak? I lecicie w dół. Postawmy sobie Fibo, zobaczmy, co tu się dzieje. Dobra, po postawieniu Fibo widzicie, że no utraciliście ten dołek tutaj, tak? Czyli to nasze one FIB na poziomie 5 centów.
No i w momencie, kiedy utracicie ten poziom, to na dobrą sprawę to są wasze cele, tak? 3,8 centa, 3,3 centa i 2,7 centa to jest wasz cel techniczny po utraceniu tego dołka. Dlatego myślę, że jak dojdzie do jakiegoś tutaj większego stoczenia się przez zylkę, no to nie byłbym za tutaj zdziwiony, gdybyście jeszcze skontynuowali to stoczenie się aż tutaj, tak? Jednak w obecnej kondycji, w jakiej jest market i cenie Bitcoina, myślę, że nie dojdzie do tego, ok? Także uratuje tutaj zylkę to, że no po prostu cena Bitcoina rośnie i naturalnie też wzrośnie cena zylki. Ok? No tutaj mieliście tą niedźwiedzią formację Double M. Także ten cel został tutaj i się idealnie osiągnięty. Doszliście do swojego One Fib, czyli do tego Swing Low tutaj po retest. No i przelecieliście przez to, tak. I jak na razie trzymacie swój 1,272 Fib level, czyli macie niegłęboką korektę. Można powiedzieć, że to już jest głębsza korekta, a to już jest mega głęboka korekta, tak. A wszystko poniżej 1,618 to już jest totalny rollover. To już idziecie w bessę, tak? Także na pewno w obecnej chwili, gdybym posiadał tutaj zylkę, patrzyłbym na to, żebyśmy wrócili powyżej tego poziomu 5 centów, tak? Wrócić powyżej, przerzucić to jako wsparcie, przetestować to i spróbować kontynuować tutaj ten impuls do góry. Problem jest taki, że jak zylika będzie za długo zwlekać z tym wszystkim, to niestety, ale ta dwudziestka spadnie wam na głowę. Ok? I w obecnej chwili macie problem, żeby przebić ten poziom, a jeżeli jeszcze ta dwudziestka zanurkuje to w dół, to będziecie mieli podwójną ścianę do przebicia. Co w moim odczuciu będzie mega trudne dla Zyliki, ok? Tym bardziej, no, że patrząc od szczytu, na dobrą sprawę, można powiedzieć, że na dobrą sprawę Zylika miała tylko jeden szczyt 10 maja, a później ten performance tutaj w tej kontynuacji hossy był bardzo słaby, gdyż na dobrą sprawę nawet nie nałożyliśmy tutaj, widzicie? Na dobrą sprawę przy kolejnym pchnięciu udało nam się dojść tylko do Golden Ratio. Ciekawe. Czy inwestorzy porzucili ten projekt, czy coś tutaj się z nim działo? Ja wiem, że ostro balonik był pompowany na Zylikę. Ja akurat nigdy nie byłem w tym projekcie, ale miałem tutaj kolegów, którzy dość mocno kupowali i tutaj te dołki. Chciałbym się z ciekawości zapytać, co tutaj się stało. Bo to jest dość słaby performance, muszę wam powiedzieć. Bo na dobrą sprawę można powiedzieć, że Zylika miała swój szczyt w maju, 10 maja zeszłego roku i od tamtej pory na dobrą sprawę się stacza. Tak? I co jest najgorsze, możecie powiedzieć, że to jest wasze ABC correction. Ale możecie też powiedzieć, że to jest wasze raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Tak? To nie jest tak, że projekt nie może być w beście, kiedy Bitcoin jest w hossie. Jeżeli projekt jest porzucony przez swoich inwestorów, będzie miał indywidualną bessę, tak? Albo jego performance będzie po prostu fatalny, bądź też słaby. Ja bym określił ten performance Zyliki jako słaby, jako dość mocno słaby, tak? No bo nałożenie tak małego lokalnego szczytu po tych dołkach tutaj latem zeszłego roku jest słabym performancem w moim odczuciu, tak? Także tutaj na pewno musicie zobaczyć, co się wydarzy. Czy ta fala, czy ta fala, czy ta fala,
czwarta musi dojść aż tutaj do tego poziomu 2, 3, 6. Nie, nie musi. Możecie tutaj zawisnąć, tak? Jak ta dwudziestka zejdzie wam na głowę i nie będziecie w stanie się przez nią przebić. I zanurkujecie tutaj do tych niższych poziomów, tak? Z tego co pamiętam, było to 2,7 centa. Czyli ta fala piąta byłaby gdzieś tutaj. Na tych poziomach, tak, na tych szczytach tutaj. Także to jeszcze jest możliwe. Wcale prawdę mówiąc, bym tego nie wykluczał. Nie chciałbym w tych wideo mówić wam, że lecicie na księżyc, kiedy w moim odczuciu nie lecicie na księżyc. Oczywiście ja nie mam kryształowej kuli, nie przewiduję przyszłości. Jednak z tego, co widzę przed oczami, wcale bym nie wykluczał takiego scenariusza dla Zyliki, tak? Gdyż wygląda to po prostu słabo. No, przejdźmy sobie na tą dniówkę, zobaczmy, jak to tu wygląda. Myślę, że punktem zwrotnym w tym wszystkim może być ten metaverse. Jeżeli oni faktycznie stworzą sobie ten metaverse, to i on będzie tutaj jakimś sukcesem, to myślę, że to może być dla nich ten punkt zwrotny, ok? Jeżeli faktycznie to jest nasz dołek, usuniemy sobie te fale. Jeżeli faktycznie to jest nasz tutaj dołek tej korekty i faktycznie było to jedno wielkie, duże ABC, no to w waszym kolejnym impulsie patrzycie tutaj na 33 centy, tak? Oczywiście jak zawsze, no przede wszystkim trzeba będzie pokonać tutaj te górki, tak? 13,7 centa. I od tego będzie zależeć wszystko. Czy ten wasz performance się poprawi i zobaczycie te wyższe poziomy 20, 24, 33 centy. Ja pamiętam liczbę filmików, którą widziałem na YouTubie, szczególnie tam u chłopaków na US, że zylika do dolara. No, w krypto jest wszystko możliwe, jednak patrząc na to, co tu się wydarzyło, muszę wam powiedzieć, że ten metaverse musiałby być bardzo dobry i mieć bardzo duże FOMO, żeby to tutaj dobrze weszło pod dolara. Bo ja nie jestem przekonany, czy tutaj Zylika wyjdzie z 30 centów, a co dopiero myśleć tutaj o dolarze. Jaki Zylika ma market cap? Jak to wygląda, jeżeli chodzi? 600 milionów dajmy na to. 60 w cyrkulacji. Total max jest różny. No tak, nawet tutaj widać, widzicie, jak tutaj to ładnie widać, że na dobrą sprawę, tak jak tutaj mieliśmy ten szczyt w 2018 roku, też taki jednoszczytowiec, tutaj też taki typowy jednoszczytowiec. Jeden strzał i to wszystko. No ciekawe, to nie wygląda to jakoś obiecująco, tak prawdę mówiąc. A, Metapolis to się nazywa, widzę, tu ktoś napisał, że niby Metapolis will launch in April. Huge ecosystem, huge upcoming partnership, $1. No tak, wszyscy chcą $1, tak. Harmony do $1, VeChain do $1, Zylika do $1, wszyscy do $1. A ciekawe skąd pieniądze na to, skąd ten total market cap na to. Także no tutaj widzicie według tego pana Chin Chang dużo ciekawych rzeczy. Ja nie jestem w Zylice, więc mogę być w błędzie. Może faktycznie to będzie takie wielkie FOMO. Jeżeli chodzi tutaj, co oni tu mieli na szczytach? 2,5 biliona. 2,5 biliona. 4, 16. No nie wiem, ja tego nie widzę, prawdę mówiąc, żeby to miało 5 billion market cap. Ciężko mi sobie wyobrazić. Nie wiem, może jedyne, tak jak mówię, jakieś ten jakieś tutaj partnership, ten metaverse da radę i kilku youtuberów, którzy wcześniej to pompowali, znowu to spompują, to może wtedy, ale no ciężko to widzę, prawdę mówiąc, jeżeli mogę być z wami szczery tutaj. Tym bardziej, że no tutaj jeżeli Bitcoin zostanie odrzucony na tych poziomach 45 tysięcy, to ja myślę, że tutaj jest jeszcze trochę przestrzeni dla Zyliki, żeby zanurkować niżej. Także dobra. Nie chciałbym tutaj, wiecie, kreować jakiejś tutaj
niedźwiedziego sentymentu, ale staram się mówić to, co widzę i nie wprowadzać nikogo w błąd. Oczywiście, tak jak zawsze powtarzam, nie mam kryształowej kuli. To sobie zostawmy tutaj. Ok, loopring. LRC. Tak, layer 2. Loopring to jest layer 2. I z tego co wiem, mają partnership teraz z GameStopem i chyba IMX-em też. Także partnership z GameStopem jest wow, super bullish. 97 w cyrkulacji. To jest bardzo dobre. Kiedyś patrzyłem na Loopringa i co mi się podoba, że oni już są tak długo z nami, tak? Widzicie, to już jest projekt, który jest z nami od 2017 roku. Był w stanie nałożyć szczyt, wrócić, nałożyć lokalny szczyt, przetrwać Bessę i jeszcze strzelić taką pompę, tak? Niektórzy mówią na takie projekty kule odporne albo bear market bulletproof, tak? Czyli coś, co już przetrwało bear market, ma większe szanse przetrwania ponownie tego bear marketu niż coś, co pojawiło się, dajmy na to, rok temu, tak? I na dobrą sprawę nie jest przetestowane w ciężkich warunkach, można powiedzieć. 1,4 biliona. Dobra, zobaczmy sobie, jak to tam wygląda. Muszę przyznać, że swego czasu interesował mnie ten projekt. Mam go chyba na swojej liście, jeżeli chodzi o przyszłe budowanie portfolio. No, miesięcznie wygląda dobrze. Tutaj była mega pompa. Trzymacie miesięczną 20. Tygodniówka. Nie macie jeszcze tego niedźwiedziego crossa. Ta pompa tutaj uratowała Loopring. Także nie wygląda to źle. Na pewno musicie zobaczyć, jak się skończy ten tydzień. No, wygląda na to, że będziecie w stanie się zamknąć powyżej 50, która jest na 95 centach. No ale macie problem z przebiciem 20, tak? Dolar 11. Tutaj ta 20, ona zawsze jest problematyczna. Stanowi duże wsparcie i na przykład Bitcoin lubi często wracać do 20 po wsparcie. No jednak jak już ją utracicie, jest bardzo ciężko tutaj wrócić ponad nią. No dobra, tutaj wygląda. Tutaj mamy dołek lata zeszłego roku. Tutaj po tym dołku, jakbyście sobie postawili FIBO, to jest skamłyk, na to nie patrzycie, patrzycie na ten szczyt tutaj. To zobaczcie, mówiłem wam wcześniej, że zawsze jeżeli patrzycie na kolejny impuls, to był nasz szczyt tutaj w lutym 21, to był nasz dołek lata. Postawiliśmy sobie FIBO. Ja wam mówię, że 1,6-1,8 to jest mój cel minimum. I na dobrą sprawę widzicie, Loopring przeskoczył ten cel. Wrzućmy sobie tego FIBO, dodajmy sobie 2 FIB i 2,272. Widzicie, prawie doszedł tutaj do 2 FIB. Ok. Także na dobrą sprawę te cele, które ja zawsze mam, nie tylko ja, wielu analityków, ale ja akurat biorę je pod uwagę. 1,6, 1,8 to są naprawdę takie cele konserwatywne. Tylko, że na przykład przy Kotim ten $1,63, no to no nie wiem, czy to jest aż taki konserwatywny target, bym wam powiedział. Jednak Loopring jest dobrym przykładem tego, że są też projekty, które są tak, mają takie overextension, czyli osiągają te wyższe cele niż te przewidywane. No i tutaj macie tego przykład, tak? Że 1,6,1,8 był 2,54, a doszliśmy do 3,92. Także Loopring tutaj ostro poleciał, 56% powyżej celu technicznego. Powyżej tej, no, bazując na tym dołku, na tej górce, to był wasz kolejny impuls. Ok, także 56% powyżej przewidywalnego celu. Dobra, ale usuńmy sobie to, bo to jest to, na co byśmy patrzyli latem zeszłego roku. Postawmy sobie FIBO, bazując na tym, że ten dołek
jest naszym obecnym dołkiem 67 centów. No nie wygląda na to, żebyśmy zeszli niżej, gdyż idziemy do góry. Także bazując na tym, wasz kolejny impuls może być na poziomach 12-24. Jednak musicie wziąć pod uwagę to, że jest to kontynuacja Hossy i te nowe szczyty, one nie muszą być aż tak wysokie, tak jak te wcześniejsze. Jak te wcześniejsze tutaj impulsywne cele, ok? Na bazie tych dołków i tych górek, tej górki i tego dołka. Że jeżeli chodzi tutaj o loopring, ja osobiście stawiałbym, że jeżeli uda Wam się wrócić do tego poziomu, a zakładam, że uda Wam się, choćby patrząc na to, jakie tutaj nowe partnership ma ten projekt, ja bym stawiał na to, że nasze 1,272 będzie naszym konserwatywnym celem, tak? Czyli 6,40. To by był mój konserwatywny cel. A jeżeli zobaczycie takie FOMO jak tu, no to spokojnie możecie patrzeć na te 12 dolarów, tak? Także mogę Wam powiedzieć, że z wszystkich projektów, które ostatnio przejrzeliśmy, a będzie ich pewnie z 25, wydaje mi się, że oprócz Luny, ten projekt też wygląda dobrze, tak? Jednak no nie wyszliście jeszcze z lasu, musicie najpierw znaleźć się powyżej tej dziennej, to jest akurat tygodniowa 20. No i musicie powoli odzyskiwać wszystkie te poziomy, tak? Także tutaj $1,93, jak widzicie, tutaj było bardzo mocne wsparcie. Tutaj mieliście ten descending triangle, wam się stworzył. Ta niedźwiedzia formacja wam się tu stworzyła. Utraciliście wasze wsparcie, no i polecieliście w dół, tak? Tutaj cel techniczny zapewne też został osiągnięty. No tak, idealnie. Nawet zanurkowaliście jeszcze niżej. Także, jaki tam był market cap? 1,4 biliona. No tak, to jakby było 5 dolarów, to wyglądałoby to. Tutaj było ile? 4,5 biliona przy 3,30. No, myślę, że tak jak tutaj mówię, te 6, 5, 6, 6 dolarów, 6,40 to by był mój cel. Jeżeli zobaczymy tutaj pełen retracement, tutaj do tego szczytu, przebicie tego szczytu i kontynuację, to by był mój minimum target, tak? Co daje wam kolejne tutaj 5x, tak? 500%. No, wygląda to dość dobrze. Zobaczmy sobie, jak to będzie na dziennym wyglądać. No, na dziennym już jesteście powyżej swoich EMA-ów, co jest bardzo dobre. No tutaj możecie trochę ochłonąć, tak? No tutaj nawet dzienny RSI poszedł dość wysoko. Także możecie się spodziewać nawet tutaj powrotu do tych poziomów, tak? Do 99 centów, żeby troszkę ochłonąć przed kolejnym impulsem. I spodziewałbym się, że kolejny impuls zaniesie was do dolara 25. Okej? Okay? I tutaj niedługo będziecie drukować ten złoty cross, ten golden cross na jednodniowym interwale. Okej? Okay? Także jeżeli wszystko pójdzie dobrze, za jednym zamachem wydrukujecie ten cross i przebijecie się przez tą dzienną dwudziestkę. No, także tutaj przy odrobinie szczęścia looping będzie wyglądał naprawdę zacnie. Jeżeli mam być z wami tutaj szczery, może to by było coś, nawet nad czym ja bym się zastanowił, żeby zainwestować. Można było zrobić to tak, możecie zrobić to tak, jednak tutaj jest dość sporo tych górek. Ja bym to pewnie zrobił tak.
że widzicie, że tutaj brakuje nam jeszcze retestu tej linii trendu, tak? Także myślę, że zjazd tutaj z powrotem nawet do tych 95 centów, żeby zrobić sobie retest tej linii trendu, tej tutaj linii trendu spadkowego, byłby bardzo korzystny. Przed kolejnym tutaj pchnięciem macie, widzicie, że to by była podobna sytuacja, to powiększę, może i nie, powiększę, żeby wszyscy mogli widzieć. Co zrobiliście? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak? To jest minimum, na co byśmy patrzyli. Ok, widzicie, że po każdej pompie jest zjazd. Tutaj akurat był potencjalny zjazd do 20. Zbadaliście dzienną 20, kolejny wystrzał. Także to jest coś, na co ja bym patrzył z punktu tutaj jednodniówki. Ok, także tutaj loop ring wygląda dobrze i jeżeli, wydaje mi się, że ma też partnership z IMX-em, ale to jest coś, co byście musieli sprawdzić. Nie jestem do końca pewny. Na pewno jest ten partnership z GameStopem. Także to wygląda dobrze. To jest coś, nad czym ja też się zastanowię, żeby wejść tym razem w ten projekt, gdyż ostatnim razem w niego nie zainwestowałem. Dobra, co będzie kolejne? Koty był, Zyleka była, Loopring, IOTEX. Coś mi się kojarzy tam, że też coś czytałem albo widziałem o ich metaversie. Chyba sobie wpiszemy, bo gdzieś tutaj mam ten wykres z Binance'u, ale czy ja go znajdę? Zobaczymy, co Bittrex pokaże, co CoinEx pokaże, co KuCoin pokaże. Jeżeli chodzi o datę. Ok, wszystkie takie małe. ...95 cyrkulacji, to jest dobry znak. No, tutaj też mieli, już są z nami, też można powiedzieć, kolejny kuleodporny projekt. Kuleodporny na bear market. Jakiś nowy upgrade niby ma być tu według tego kogoś. Nie patrzcie do końca na te komentarze tutaj, bo tu jest dużo spamów, dużo pomperów, dużo dumperów, także zawsze zweryfikujcie to, co tutaj piszą. No ale niby wczoraj był jakiś upgrade, także no ja bym się spodziewał, że jak będzie upgrade, to będzie jakaś pompa. Ale dobra. Od kiedy to tutaj jest? August 21. Mało tej daty. Musimy go tutaj znaleźć. Musicie mi wybaczyć, ale mam tyle tu tych projektów. Już mówiłem ostatnio. O, chyba jest. Nie, to nie jest to. Jest. We got it, baby. Dobra. Czy będzie coś na miesięcznym? Nam pokaże. Daleko od miesięcznej 20. Dobrze. No tutaj ewidentnie macie squeeze w tym tygodniu. Co już widzicie, tak? Wasza miesięczna tygodniowa świeca otworzyła się na tygodniowej 50 i obecnie wali głową w tygodniową 20. Rozmawialiśmy już o tym przy okazji chyba atomu, że tutaj dojdzie do takiego ścisku, nie? Będziecie mieli to price compression, które wam pokazywałem ostatnio na Bitcoinie na 4-godzinówce i albo będzie strzał, albo będzie przestrzał. Spójrzcie sobie na to, jak to wygląda, jeżeli interesuje was ten projekt i na pewno musicie zobaczyć tutaj, jak się zamknie ten tydzień, tak? 8,8 centa. To jest ten poziom, który byście chcieli zobaczyć, żeby tutaj IOTEX przebił i zamknął się powyżej, ok? Gdyż jak na razie
Patrząc na ten szczyt tutaj w listopadzie, to jesteście cały czas w tym trendzie spadkowym. Tutaj byliście, bo już nie jesteście. Ja bym sobie to zrobił tak. Tutaj macie ewidentny dołek. I co byście chcieli teraz zobaczyć? Już macie zrobiony retest. I co byście chcieli zobaczyć, to kontynuację, tak? Nie chcielibyście za bardzo zobaczyć zjazdu, szczególnie poniżej tą 50, gdyż będzie to się równało z kolejnym retestem tej linii wsparcia tutaj na poziomie 66 centów, co by dawało też utratę 25%. No 25%, tak. Także na pewno w wielu projektach i w tym również Bitcoinie też. Bardzo ważne jest, jak się zamknie ten tydzień, tak? Szukamy potwierdzenia tego, że na dobrą sprawę już na pewno wybijacie się z tego trendu spadkowego. Ok? Dzienny. No, dzienny wygląda dobrze. Tylko tutaj widzicie, wybiliście się powyżej 20 i 50, ale tracicie tą 50. Także jeżeli zamkniecie dzień tak jak teraz, spodziewajcie się retestu tej 20, tak? 8,4 centa, przepraszam. Jeżeli uda Wam się pchnąć dzień powyżej 9 centów, to otworzycie nową świecę powyżej tej 50, co będzie bardzo dobre. Ok? Także tutaj dużo rzeczy się dzieje i tutaj na tej tygodniówce, i na tym dziennym. Potencjalnie możecie tutaj zobaczyć też to podwójne dno, tak, tylko musicie wrócić tutaj do tego poziomu 10 centów, ok, więc to jest troszkę taka melodia przyszłości, ale na pewno jakbyście to zrobili, przebili się przez ten neckline, to macie bardzo tutaj mocny ruch do 17-18 centów, tak. Tutaj to podwójne dno nie jest aż takie rewelacyjne, gdyż no teoretycznie schodzicie tu z góry, ale no macie tutaj kolejne tutaj dołki. Także na pewno tutaj jest na co patrzeć też w tym projekcie. Zobaczmy sobie, jak głęboki był ten retracement. No 7,86 Was utrzymało, także po utracie Golden Ratio utrzymało Was 7,86. Normalny average, taki retracement, nawet nie doszliście do 1 FIP jak większość projektów, a co dopiero dochodzić do tych głębszych tutaj. Jaki to ma market cap? 848 milionów. To tak wygląda na to, że ludzie niezbyt sprzedawali. Tak, ja bym powiedział, że bazując tutaj na tej górce w listopadzie i na tym, że tutaj ten retracement, ta cofka była tylko do 7,86, to wydaje mi się, że albo jest społeczność mocna, albo może, nie wiem, może na stakingu ludzie mają, tak, bo to też jest możliwe, gdyż przeciętny projekt cofał się minimum do tego dołka lokalnego, a duża większość też z nich utraciła ten dołek, tak. I tutaj robiła wizytę w tych dolnych strefach, w tych tutaj już niższych fibach w tym przypadku. Także no nie wygląda to źle. Kwestia jest tego typu, jak rozegra Wam się dzisiaj dzień i jak Wam się zamknie tydzień. Tak ja bym to widział. A jeżeli chodzi o potencjał, myślałem, że może kurier do mnie. Jeżeli chodzi tutaj o przyszły potencjał, 65 centów. To by był nasz kolejny impuls, bazując na tym dołku i górce. Kolejne 6x, tak. Oczywiście, jak zawsze, zwróćcie uwagę na 15 centów Golden Ratio i musicie zobaczyć, czy uda Wam się przebić 26 centów tutaj Wasze all time high. Jeżeli tak, patrzycie na te tutaj wyższe poziomy, tak? 39, 49, 65 centów.
To by było 6x, czyli to by nas zaniosło, dajmy na to, do 5 bilionów. No, jest to do zrobienia. Jednak bardziej prawdopodobne wydaje mi się coś tutaj koło 40, prawdopodobnie 40 centów. No to ponownie, tak jak i w przypadku, to chyba Loopring był. Ja bym obstawiał tutaj konserwatywnie 1,272 40 centów, co i tak daje Wam kolejne 4x, 4,5x. Trzy i pół eks, tak? 350%. Także tutaj jest jeszcze wiele do zrobienia. Sama struktura tego projektu, tego wykresu wygląda dobrze. Tak jak mówię, ten retracement jest zaskakująco dobry. Nie był głęboki. Nie znam tego projektu zbyt dobrze, więc nie wiem, czy może stejkują, czy co, czy o co tutaj chodzi. Szczególnie, że circulating supply nie jest 2% czy 5%, tylko 95%. Także wygląda to dobrze. Dobra, wyczyśmy sobie to. Będzie na następny raz. I co my tam jeszcze mieliśmy zobaczyć? CRV. To jest chyba Curve Finance. Tak coś mi się wydaje. Nie, Curve DAO Token. Trzeba by na pewno. No tak. Dobra. 14% w cyrkulacji. Czerwona flaga. Jest tak krótko z nami. Oni mają taką stronę chyba, taką jak z Pegasusa. No tak, no to jest to, to dobrze myślałem. Dobra. Wydawało mi się, że są troszkę dłużej z nami. Trochę małe to circulating supply, jak zawsze. Widzicie, że total supply jest o połowę mniejszy niż max supply, więc w pewnym momencie może się pokazać z księżyca kolejne 100% tokenów. Także zwróćcie na to na pewno uwagę. 1 billion market cap. Nie wydaje się być to jakoś specjalnie dużo. TVL jest 20 billion. Daje radę. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Stawmy tego Binance'a. Tutaj mamy taką małą miesięczną dwudziestkę, kreseczkę, także widzicie, że jesteśmy poniżej jej. Tygodniówka jeszcze nie wygląda źle i możemy się obronić tutaj przed tym, żeby uniknąć tego crossu, żeby wiecie, nie doszło do kontynuacji tego trendu spadkowego. Jeżeli chodzi o obecny tutaj retracement, trzymacie golden ratio, mimo to, że go utraciliście. To jest bardzo pozytywne. Okay. Taki szybki powrót z tygodnia na tydzień powyżej golden ratio to jest bardzo, bardzo pozytywne. Co tutaj widzimy? Tu też jest troszkę zagadka. Czy to będzie raz, dwa, trzy, cztery, 5, whatever, bym powiedział, że tutaj prawdopodobnie. Czy będzie to już nasze ABC, które jest skończone? ABC. Ok. I teraz nakładacie impuls ku górze. Także to jest na pewno coś, co się wyjaśni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok. Oczywiście musimy sobie FIBO obrócić, co zaraz zrobimy. Jednak macie dwie wersje, albo jesteście w tych pięciu falach ku dołowi, albo wasza korekta ABC się skończyła i patrzycie na to, żeby nałożyć kolejne impulsy. Na pewno tutaj to, że udało wam się tak szybko wrócić powyżej golden ratio, jest bardzo pozytywne. Okay.
To już jak widać, muszę to poprawić oczywiście. Ok, czyli wyglądałoby to tak. Czyli bazując na tym, co widzimy, kolejny cel $14, czyli to by musiało iść do 7 billion. Jest to wykonalne, jednak po raz kolejny raczej skupiłbym się na 1,272 tutaj poziomie, tak? Tym bardziej, że no tutaj jest jeszcze daleka droga przed nami, żeby w ogóle wrócić tutaj do tych szczytów na poziomie 6,50, tak? I w zależności od tego, w jakiej kondycji będzie rynek, Bitcoin, patrzyłbym na te tutaj wyższe poziomy, jednak skupiłbym się na tych $9. Ok, co by dało nam na dobrą sprawę jeszcze tutaj razy 3 od obecnej kwoty, czyli 4 biliony. To by było do zrobienia. Wydaje mi się, że to by było do zrobienia, jeżeli chodzi o tutaj jakiś przyszłościowy, o spojrzenie w przyszłość, jeżeli dojdzie tutaj do tej kontynuacji tej hossy, tak. Także na pewno to by był tutaj cel. Jeżeli zobaczycie jakiś meltdown, no to na pewno musicie patrzeć tutaj na te niższe poziomy. Najprawdopodobniej byłby to 80 centów. Tak bym stawiał, że to będzie gdzieś tutaj ten target, tak? To mieliśmy postawione to FIBO. No tak, jeżeli utracilibyście ten dołek tutaj na dolarze 0,5, to wasz kolejny dołek byłby na 63 centach. Dobra. Usuńmy może sobie te fale tutaj. Tutaj ten lokalny szczyt był w styczniu. I na dobrą sprawę od tego stycznia teraz dopiero patrzycie na to, żeby przetestować tą linię tego trendu spadkowego. Jak to będzie wyglądać na jednodniówce? Nie wiem, nawet zrobił to tak. Troszkę bardziej sharp. Co by oznaczało, że już udało wam się przebić przez tą linię trendu spadkowego. Potwierdzałby to też fakt, że obecnie płyniecie na tej dziennej 20 i staracie się przebić przez 2, 3, 6 poziom. I to jest wasz obecny opór na poziomie 2,41. Kolejny cel 2,92. Jednak to też trzeba zwrócić uwagę na to, że ta dzienna 50 spada na was, tak? Także na pewno musicie na to patrzeć. Czy tutaj coś ciekawego? Tutaj nic ciekawego się nie dzieje. Że RSI jest na dobrym poziomie. 4-godzinówka coś nam tutaj uformowała. Tutaj utworzył nam się taki kanał wzrostowy. Widzicie? Także no tutaj na razie wygląda to dobrze. W najgorszym wypadku może wam się zrobić z tego taki rising wedge, co jest niedźwiedzią formacją. Okay. Jeżeli nie będziecie w stanie przebić tego oporu tutaj na poziomie 2,41, potencjalnie możecie spaść. I waszym celem będzie początek tej formacji, który jest tutaj na dolarze 88. Także warto też zwrócić uwagę na to w kolejnych tutaj godzinach jutro, czy uda wam się przebić i zamknąć nad tym 2 dolary 41 poziomem. No tutaj RSI też jest dobre. Nie jest przegrzane. Jedna godzinówka jest dość nisko. No, także tutaj możecie po zejściu i złapaniu jakiegoś tutaj kluczowego wsparcia, przebadaniu kluczowego wsparcia, które bym powiedział, że jest na obecną chwilę tutaj na 2,23. Chociaż trzymacie teraz tutaj tą linię, widzicie, z tego Rising Wedge. No więc tutaj ja bym się spodziewał, że dojdzie do jeszcze kolejnego pchnięcia tutaj ku górze i próbie przetestowania tego poziomu.
Także na pewno musicie na to zwrócić tutaj też uwagę. Dobra. Co będzie kolejne? Jasmine. Miałem bardzo dużo tweetów na ten temat. 10% w cyrkulacji, total supply 50 billion. Wow, dużo. Dużo, dużo. Ok, nowy projekt. To jest dopiero teraz. Z 15 lutego. Zeszłego roku. Czyli to dopiero ma rok. No na pewno, jeżeli ktoś chce tutaj zacząć akumulować ten projekt, no to na pewno, no ewidentnie widać, że jesteśmy tutaj na podłodze, tak? Można powiedzieć, że ten poziom 1,3 centa to jest, no teraz nie jesteśmy na podłodze, ale ten poziom 1,3, 1,6, poniżej 2 centów to jest zdecydowanie nasza podłoga. Soon Japan will officially adopt Jasmine coin as its currency. Market this post. Okay, oni używają tutaj proof of value, żeby robić exchange or payments for services. Musicie mi wybaczyć, nie znam tego tutaj projektu. Słyszałem o nim i widziałem dość dużo tweetów na temat tego projektu. Okej. Dobra. Zobaczymy, czy w ogóle będzie jakieś tutaj dane odnośnie tego. O, to jest na Binance i na KuCoinie? Na Coinbase? O, wow. No, zaskoczenie. No ale dobra, patrzmy, co tutaj się dzieje. No tak, nasza tygodniówka i nasza miesięczna wygląda słabo. Bitcoin chyba ma cofkę, bo widzę, że wszystko czerwone. A nie, tutaj już stara się przebić te 44600. No okej, no tutaj nie ma zbyt wiele nad czym dyskutować, tak prawdę wam powiem. Nie ma tutaj zbyt wiele tej daty odnośnie tego projektu. Jest on mega nowy. No cóż, jedyne co mogę wam powiedzieć, no to pewnie to co sami widzicie, no tutaj macie ten szczyt 28 centów w listopadzie, tak, zeszłego roku, wyprzedaż i uklepany dołek na poziomie 1 centa. No tutaj dość mocny ten zjazd, 97% prawie, mamma mia. No tak jak powiedziałem, no w obecnej chwili, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym projektem z takiego czy też innego powodu, no to wydaje mi się, że no to jest podłoga na dobrą sprawę, tak? Oczywiście zobaczyliście tutaj ten ruch raz, dwa, trzy, cztery i patrzycie na piątą falę, co prawdopodobnie zaniesie was tutaj do tej górki. Może to być nawet 5,5 centa, tak? Ale nawet postawienie tutaj FIBO na tak małej historii, to nie wyjdzie z tego nic dobrego, ok? Gdyż no tutaj mamy, no to nie pójdzie do 3 dolarów. To by było 100x, nie? No, 75x. No jeżeli macie taką małą tutaj, mało danych, to pole do popisu też jest bardzo małe dla mnie, tak? Ja nie mogę tutaj
jest bardzo ciężko coś z tym zrobić, bo nawet jeżeli potraktujemy to, co widzicie teraz na ekranie, poważnie, no to na pewno pełen tutaj retracement do tego szczytu, tak? To jest coś, co docelowo zobaczycie. Jednak wszystkie te projekty w momencie, kiedy mają listing, mają wystrzał i one później powoli schodzą w dół i się normują, tak? I im dłużej ta czerwona linia, nazwijmy ją, będzie tutaj trwać, w pewnym momencie dojdzie do tych wzrostów, tak? Ten projekt znowu złapie to traction, nie? Wzbudzi to zainteresowanie i złapie to FOMO, choćby na Twitterze. No i będzie tutaj jakiś retracement. Pierwszym moim celem na pewno byłyby te górki tutaj. Okej. Także no tutaj macie te poziomy dolara, dolara 60. Czyli to będą tutaj te poziomy 1,4, 1,4. Jednak to bardzo ciężko mi jest coś tutaj powiedzieć odnośnie tego projektu, bo nie chciałbym tutaj mówić byle czego, byle coś powiedzieć. Lepiej po prostu powiedzieć prawdę. Na pewno możecie sobie spojrzeć na te wszystkie poziomy FIBO. I na pewno tutaj 9 centów to będzie na pewno bardzo silny opór. Szczególnie, że jak popatrzycie sobie, tutaj mieliście opór i wsparcie. Wsparcie, opór, opór, opór. Także to by był mój cel, jakiś krótkośrednioterminowy, a docelowo retracement tutaj do tego szczytu, tak, 35 centów, co i tak daje wam na dobrą sprawę te 9x 800%, tak? Także myślę, że to jest tyle, co wyrzeźbimy tutaj z tego wszystkiego, no bo po prostu nie ma wystarczająco daty, nie? Kolejne 8x koło 1 biliona, no ale przy tej cyrkulacji. Myślę, że jeżeli w najbliższych 3 do 6 miesięcy zobaczycie tutaj kolejny wypust jakichś tokenów, to myślę, że maksymalnie dojdziecie do 16 centów. Jeżeli nie będzie żadnego uwolnienia token release, to macie szansę na tutaj ten retracement do 35 centów, tak? Z tym, że tak jak mówię, to jest bardziej podparte moimi obserwacjami, można powiedzieć, że i moją wiedzą jakąś tam, ale na pewno nie jest to podparte analizą techniczną, gdyż tu po prostu zwyczajnie nie ma wystarczającej daty, żeby przeprowadzić tą analizę techniczną. Ok? SK. Coś mi kiedyś się obiło o uszy. SK Network. Wow, 9 milionów. 18 w cyrkulacji. To chyba jest coś nowego, co? Też ma rok. Jeżeli to logo było tak od zawsze, to nigdy o tym nie słyszałem. Jeżeli tu był taki kluczyk wcześniej, to wydaje mi się, że o tym słyszałem na pewno. Tylko KuCoin, czyli to volume nie jest jak na razie jakieś rewelacyjne. Spróbujmy zobaczyć, czy my to w ogóle znajdziemy na TradingView. Smart Key. No to bardziej mi się kojarzy. Wydaje mi się, że to jest ten projekt, o którym ja myślę, że tam wcześniej na tym logo taki kluczyk był na białym tle z rok temu. No dobra. Czyli mamy 19 marca zeszłego roku. Tam był początek stycznia. Czyli tutaj niby był listing na tym KuCoinie, tak? I od tego czasu na dobrą sprawę się stoczyliście. Mieliście lokalny szczyt w maju, po tym dołku i mieliście tutaj zjazd. Także po tych szczytach w październiku, kilka miesięcy temu, no, widzicie, to jest ten głęboki retracement, tak? To jest już taki
To jest głęboka korekta. Jak widzicie, któryś z projektów, o którym rozmawialiśmy dzisiaj, doszedł do tego 1.2.7.2. Tutaj na dobrą sprawę SmartKey, SK, SK Network jest bardzo bliski osiągnięcia celu 4 centów, tak? Szczególnie tutaj po utracie tego lokalnego dołka. W sumie to naszego tutaj swing low. Można powiedzieć, że shit the bed, nie? Jak to się brzydko mówi. Także macie ewidentny problem, żeby przebić się przez tą dzienną 20 i były tu próby, potem odrzucenie na dziennej 50. No typowy rollover, nie? Od szczytu aż prawie do dna. Także jest tutaj jeszcze możliwy zjazd. Tutaj byliście 4.3, a 4.1 jest wasze, także no, wydaje mi się, że dojście do tego punktu 1.6, 1.8 jest jeszcze możliwe. Ok? Jeżeli nie uda wam się nałożyć tutaj jakiegoś impulsu, czegoś pozytywnego, żeby wrócić powyżej te IMA i kontynuować, czyli wrócić powyżej 6 centów, no nie wygląda to zbyt kolorowo. Tak prawdę mówiąc. Tym bardziej, że to jest bardzo mały market cap. Bardzo mały. 9 milionów. Tutaj wiecie, jedna informacja może spowodować mega pompę. No i ta cyrkulacja jest tylko 18%. No z jednej strony mogę to zrozumieć, gdyż projekt jest tak młody. Ale z drugiej strony no nie jest to dużo, tak. No jeżeli to jest faktycznie nasz dołek i zobaczycie tą kontynuację, no to 10x da wam 48 centów, tak? Czyli tutaj, no po raz kolejny myślę, że retracement tutaj do tych szczytów 30 centów to byłby mój cel. Rzetelnie patrząc na ten projekt. Jednak tak jak mówię, ja nie znam też tego projektu. Nie wiem do końca, zaraz sobie zobaczymy, co oni tam robią. Czy oni są jacyś tam unique w czymś, co robią. Jednak no powrót do przebadania tego szczytu po tak głębokiej cofce jest bardzo ciężki do zrobienia. Powrót do tego szczytu to jedno, a dopiero jeszcze nałożenie impulsu, no to jest to ciężkie, tak? Im głębiej się cofacie, tym ciężej będzie wam nałożyć tak wysoki impuls. Ok? No nie ma też tutaj zbyt wiele tej daty, żeby jakoś się tym... Tu macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No potencjalnie można powiedzieć, że po tym listingu tutaj ta wasza korekta będzie skończona, ale... To jest naprawdę bardzo mały market cap i to tutaj jedna rzecz może totalnie zmienić ten obraz, tak? Albo może dać takiego nura, że nie starczy ekranu, żeby to zrobić, albo może po prostu się odbić do góry. Ale z ciekawości zobaczę, co to w ogóle jest. Discover Skate Network. Skate Network Ecosystem, NFT Solutions, Key Challenge. Ok. Co i to wszystko? OK, to zróbmy Seymour Ecosystem. Premier of Blockchains of Things Products. SK Network, the future of IoT technology. Our goal is to become the communication standard for IoT devices just as Bluetooth technology. And the standard for wireless connectivity. OK. No cel jest zacny. No tak, pamiętam ten projekt. Teraz widzę to logo. To jednak nie był kluczyk, tylko takie logo. To ja w zeszłym roku przyglądałem się temu projektowi. Także coś musiało tu być w nim atrakcyjnego, że na niego patrzyłem. Jednak tak jak powtarzam, no jest to bardzo mały market cap i wydaje mi się, że wszystkiego możecie się spodziewać po tym. Okay.
Orange? Okay. Daria Drabik from Orange Press Office. Co to jest? Polski projekt jest? Połączenie z Orange mają jakiegoś deala? Jest tu jakiś team? A tu cały jest team. Mercedes Headquarter Poland. Waves Headquarters. Berlin. Okay. Future Blockchain Summit. Okej, okay, coś tak wygląda, jakby to może był polski projekt, albo jakieś. O, tu coś jest. No nie, Abubakar. A nie, jest Marta Zaro. A, okej, okay, CEO Szymon. COO Radosław. Czy jest to jednak polski projekt? No okej. Okay. No dobra, to życzymy im powodzenia wtedy. Jak to polski projekt? Ja tak jak mówię, z mojego punktu widzenia jest to taki low cap, że naprawdę bardzo, bardzo ciężko coś tu przewidzieć. Bardzo ciężko. I tej daty też nie ma zbyt wiele. Możecie sobie spojrzeć na to i potencjalnie będziecie mogli sobie patrzeć na kolejne poziomy, tak. Jednak utrata tego, dobicie tutaj do tego 4,1 centa, z tego co pamiętam, do 4 centów na dobrą sprawę, to jest osiągnięcie waszego celu technicznego 1,6-1,8. Także to już nawet nie jest korekta, to już jest rollover, jak dla mnie, nie? To już jest stoczenie się w dół. No ale dobra. I został nam ostatni projekt. Tak mi się wydaje. A no tak, Seller Network, to dobrze myślałem. Kolejny, który przetrwał Bessę. Na dobrą sprawę. 68% cyrkulacja, 309 milionów. Jest na Binance. Okej, zobaczmy. Zobaczmy, co tu w trawie piszczy. O, nawet mam go gdzieś dodanego. A tu wychodzi. O, jest tu. Ale idealnie się złożyło. Okej. Filmik znowu będzie nieprzeciętnie krótki, za co przepraszam, ale staram się na każdy projekt spojrzeć tutaj szerokim okiem. Dobra, drugi miesiąc poniżej miesięcznej dwudziestki. I dobrze i źle, że tak tylko poniżej, a nie większy spadek. Jednak no tutaj będzie kolejna próba przebicia tej miesięcznej dwudziestki, tak? 5 centów, poziom, na który patrzycie. Tygodniówka. No, jak nie uda wam się wrócić na tej miesięcznej, jak nie uda wam się wrócić na tej miesięcznej, powyżej tej miesięcznej dwudziestki i zobaczycie kontynuację tego trendu spadkowego, w którym wciąż jesteście, tak? No, to ten niedźwiedzi cross może wam tutaj narobić kłopotów. I możecie zobaczyć jeszcze zjazd ceny w dół, tak? Jak na razie Golden Ratio jest waszym oporem. Utrzymaliście 7,86 na poziomie 3,2 centa. Jednak jeżeli nie przebijecie przez Golden Ratio, nie wybijecie się z tego trendu spadkowego, patrzycie na RITE z tego dołka, moim zdaniem. Okay? Czyli 2 centy to jest 00198, powiedzmy, że są to 2 centy, tak? Także to jest to, na co ja bym spojrzał, patrząc na to, jaki macie, kurczę, to nie miało tak być, jaki macie tutaj opór nad sobą. I niestety ten cross na tygodniówce pociągnie was jeszcze w dół. Szczególnie jeżeli nie będziecie w stanie przebić się powyżej tej miesięcznej dwudziestki, czy też powyżej tutaj Golden Ratio 4,8 centa i musicie spróbować przebić tą linię tego trendu spadkowego, tak? To jest w tym momencie priorytet. I jeżeli to się wydarzy, będziemy mogli sobie postawić FIBO tutaj, bazując na tym dołku,
na tej górce kolejny impuls 65 centów. Ok. Co widzę tutaj, ten seller network bardzo ładnie się porusza, nie? Impulsive, corrective, impulsive, corrective, impulsive. Piękne. To jest to, co chcecie zobaczyć w każdym projekcie. Po każdym impulsie wracacie, łapiecie wsparcie, boom, impuls. Wracacie, konsolidacja, łapiecie wsparcie, boom, impuls. Piękne tutaj, tak? Piękne Elliott Waves. Piękne. To jest naprawdę ładne. Bardzo fajnie się na takie projekty patrzy, bardzo fajnie się takie projekty traduje, bardzo się fajnie inwestuje w takie projekty. Szczególnie jak zobaczycie pierwszy impuls, pierwsza fala korektyw i widzicie, że trzecia fala już przebija szczyt pierwszej fali, to już wiecie, że macie trzecią falę, która jest najdłuższa. Wtedy ładujecie się ostro i w momencie utraty tutaj wsparcia sprzedajecie, bo wiecie, że idzie korekta. Także jest takich kilka projektów, które bardzo ładnie się tak porusza. Akurat nie wiedziałem, że ten do nich należy. W każdym bądź razie no jest to idealne tutaj 5 fali ku górze Eliota. No i na dobrą sprawę wygląda na to, że to mogło być wasze ABC, tak? Także w tym momencie zanosicie się tutaj do nałożenia kolejnego impulsu. Ale w moim odczuciu najważniejsze jest to, żeby wybić się z tego trendu spadkowego. Gdyż jakiś większy meltdown na Bitcoinie albo jakaś cofka spowoduje to, że dojdzie do tej kontynuacji tego trendu spadkowego, tak? Tym bardziej, że ten cross jest dla Was niekorzystny. Tym bardziej, że nie przebadaliście jeszcze tego dołka tutaj z lata zeszłego roku. Także to jeszcze jest wszystko przed tym projektem, jeżeli nie będziecie w stanie wybić się z tego trendu spadkowego, tak? Także to chcecie zobaczyć. Wybicie się z tego trendu. Jeżeli tego nie zrobicie, jest ryzyko kontynuacji trendu spadkowego do tych dołków z lata. Ok? Na dniówka. Co my tu widzimy na dniówce? No ta dniówka wygląda już o wiele lepiej. Usuniemy sobie te fale, żeby to się nie zlewało jedno z drugim. Pełen retracement do tych 20 centów, jak najbardziej możliwy. 300,5 biliona. No, pełen retracement tutaj do tego poziomu, jak najbardziej możliwy. Jeżeli chodzi o kolejne impulsy, bardzo ciężko powiedzieć, ale stawiałbym co najwyżej na 1,272 po raz kolejny. Ok. 9,9 centa. Golden Ratio. Jak zawsze coś, na co trzeba zwrócić uwagę. Co my tutaj mamy? Tutaj macie to podwójne dno też. Wybiliście się tutaj z tego oporu, więc powiedziałbym, że w tym momencie jesteście w drodze do przebadania idealnie tej górki, tak, która jest na poziomie 6 centów. Co by było czymś pięknym, gdyż jeżeli udałoby Wam się przebadać ten poziom 6 centów, jest też szansa na przerzuceniu potem tej linii trendu spadkowego jako wsparcie i kontynuacji. Także na pewno musicie patrzeć tutaj, ktoś, kto się interesuje tym projektem i liczy tutaj na jakieś dalsze wzrosty, na pewno musi się skupić na tym poziomie 6 centów. Czy uda Wam się tutaj pójść do góry i osiągnąć ten cel, ale co ważniejsze, przebić się przez tą linię tego trendu spadkowego, tak? Gdyż to jest teraz Wasz duży opór. Ok, coś na 4 godzinówce zobaczymy. No podobnie. Tutaj nic ciekawego się nie dzieje. Macie ten ładny 4-godzinny kanał wznoszący, jednak on bardzo szybko może się zmienić w kanał spadkowy, więc tutaj te mniejsze time frame'y. Ja też za bardzo nie lubię bazować na tych mniejszych tutaj time frame'ach. Także na pewno musicie tutaj zwrócić uwagę na te poziomy, o których już tutaj wspomniałem, tak? Dobra, to będzie na tyle w tym odcinku. Pewnie znowu przeskoczyliśmy godzinę.
Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli filmik był wartościowy, zostawcie lajka bądź też podzielcie się komentarzem. Ja jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!